Cześć YouTube, witam w kolejnym odcinku. Dziś na moim biurku paczucha, którą otrzymałem z internetowego sklepu Actom. Sklep stacjonarny mieści się też w Krakowie. Jeśli jesteście ciekawi, co jest w środku, zapraszam do tego krótkiego materiału. Tak jak mówiłem, unboxing, a w zasadzie szybkie rozpakowanie zawartości tego, co udało mi się tak na szybkości zamówić w krakowskim sklepie Actom, to jest m.in. Mercedes 190 Evolution 2, model, który był przeze mnie poszukiwany dość długi czas. I albo się nie zgrywało to, że nie miałem czasu go zamówić, albo nie był dostępny. Natomiast udało mi się go właśnie upolować w Actomie. Unboxing tego modelu będziecie mogli oczywiście obejrzeć na moim kanale. Zapraszam oczywiście. Następna rzecz, to będzie dość ciekawe. Jeżeli znajdę jakiś nożyk, to... O, dobra, jest. Jakiś czas temu udało mi się wpaść w posiadanie ciekawego produktu, jakim są pasty metalizujące firmy AK. I uważam, że to jest bardzo ciekawy produkt. I zaciekawił mnie on na tyle, że pokłóciłem się o wersję płynną nazwaną Extreme Metal. Tu mamy akurat kolor stali. Ciekaw jestem, jak się będzie właśnie zachowywała ta płynna wersja, ponieważ pasty są bardzo łatwe w użytku. Można je nanosić pędzelkiem albo nawet palcem, można je polerować. Tu akurat dedykowany do tego produktu czarny podkład. I ciekaw jestem niesamowicie, jak będzie się zachowywała ta wersja płynna. I tu mamy stal nierdzewną. Na pewno te stalowe kolory przydadzą się przy silnikach, przy wydechach. Zobaczymy, jak to się wszystko zachowa. Kolejna mała rzecz, pojemniczki do mieszania farb razem z metalowymi kulkami. Tu taka ciekawostka, produkt wykonany przez firmę Green Stuff World. Wcześniej nie miałem okazji poznać tego producenta, może z tego względu, że jak zacząłem później się wczytywać, firma jest związana, myślę, że bardziej z figurkami, może dlatego. Ja jednak siedzę bardziej w samochodach. Natomiast im głębiej zacząłem się wgryzać w tematykę tej firmy, tym więcej produktów znalazłem dla siebie i w najbliższym czasie możecie się spodziewać więcej materiałów o tej firmie i o ich produktach. Papierologia. Tutaj też taka drobnica. Mianowicie duże słoiki do przechowywania zmieszanych już farb. Bardzo przydatna rzecz. Ja akurat mam kilka farb lakierów w zasadzie samochodowych, które są w takich zbiornikach, powiedzmy, że transportowych. Natomiast na dłuższy czas wolę je umieścić w takich słoikach. No i teraz creme de la creme, czyli model dość ciekawego samochodu, może się pozbędę tego kartonu. Mianowicie jest to Bugatti T50 w skali 1.24 firmy Heller.
No tu dość ostrożnie podchodziłem do tego modelu i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Natomiast dlaczego akurat taki model? Ano dlatego, że jakiś czas temu pokazywałem Wam, że buduję Bugatti VGT firmy Alfa Model i postanowiłem zrobić coś w rodzaju takiego porównania stare kontra nowe. Akurat Bugatti VGT jest samochodem, można powiedzieć, że koncepcyjnym, ale bardzo współczesnym, wybiegającym nawet w przyszłość. Natomiast tu mamy do czynienia z samochodem, który nie ma tutaj żadnej daty, ale nie wiem, nie widzę, ale wgryzę się w jego tematykę. Mam wrażenie, że tu mówimy o latach 30. Może troszeczkę później. Natomiast to, co jest ciekawe, kolorystyka będzie, nawet tak jak tutaj widać, bardzo zbliżona do Bugatti VGT, dlatego mam nadzieję, że będzie to takie ciekawe porównanie stare kontra nowe. Oczywiście unboxing tego modelu również będziecie mogli w najbliższym czasie obejrzeć na moim kanale. Dziękuję za uwagę. Taki króciutki materiał, wrzutka wideo. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. Cześć!